największą przeszkodą w realizacji tej przebudowy są dwie rzeczy. To jest koszt realizacji całej inwestycji, który wiąże się z wykupem gruntu, który jest niezbędny do realizacji tego wyprostowania łuku budowy ronda. To zależy, co byśmy, jaką przyjęlibyśmy koncepcję. A wiadomo, jeżeli chodzi o pieniądze, no to ulica jest miejska, należy do Zarządu Dróg Miejskich, czyli jest to instytucja, którą rządzą włodarze z nadania miejskiego. Tak więc tutaj te osoby powinny decydować, kto i kiedy przyzna na to pieniądze. W mojej ocenie te pieniądze powinny się znaleźć już dawno i problem rozwiązany byłby już kilka lat temu, kiedy zacząłem wspólnie z mieszkańcami starać się o to w drodze zbierania podpisów, publikowania artykułów i innych działań, które były tutaj niezbędne. Złożyłem interpelację w tej sprawie, na którą już uzyskałem odpowiedź. Niestety taką, jakiej się spodziewałem, czyli pieniędzy w tym momencie nie ma, a to, co oferują deweloperzy, jest to za mało. Niestety najważniejszą kwestią w tym momencie jest to, że nie ma jednej koncepcji przebudowy tego skrzyżowania. To znaczy, że są brane w tym momencie pod uwagę dwie. Czyli z jednej strony przebudowa skrzyżowania w formie bardzo prostej, czyli zwykłe skrzyżowanie, a druga koncepcja jest to rondo, które niestety wyniesie dużo drożej. Szacuje się, że to są około 2 miliony złotych ze względu na większy wykup potrzebnego gruntu. W mojej ocenie każda tak naprawdę rozwiązanie, czyli zwykła przebudowa tego skrzyżowania w postaci zwykłe skrzyżowanie, a niekoniecznie w ruchu kołowym, także rozwiązałaby tą kwestię i wówczas mógłby ulicą pojechać autobus, znalazłyby się tam przystanki i zniknęłaby przede wszystkim biała plama komunikacyjna w tym obszarze. Za niezrealizowanie tej inwestycji odpowiedzialny jest w mojej ocenie zarządca drogi, czyli osoba, która w tym momencie zarządza tym, występuje o środki niezbędne do realizacji, daje ewentualnie sygnał miastu, władzom miasta, że w tym miejscu potrzebne są określone środki na zrealizowanie tej inwestycji. Gdyby była taka wola, podejrzewam, że przy pomocy stosunkowo niewielkiej liczby środków moglibyśmy zlikwidować białą plamę komunikacyjną właśnie w tym obszarze. Poprawilibyśmy dostępność terenu dla mieszkańców. No i tym samym polepszyłoby się życie lokalnej społeczności.